Wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. W świetle wiary jesteśmy przekonani, że śmierć nie jest końcem, ale przemianą życia, nie jest ostatecznym rozstaniem żyjących ze zmarłymi, ale czasową rozłąką, po której wszyscy spotkamy się w domu Ojca, jeśli do końca naszych dni na ziemi wytrwamy w wierze i miłości. Przez bramę śmierci i przyjmiesz nas do społeczności Twoich świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna, która ma siedzibę w Gdyni, od wielu lat realizuje projekty, które mają upamiętniać i przywracać pamięć. Tych projektów jest również ten, przed którym tutaj stoimy, odrestaurowany, piękny obiekt, mauzoleum ministra rolnictwa, ale również osoby, która pełniła różne role, która pracowała dla dobra Polski. Polski takiej, którą chcielibyśmy zawsze móc powiedzieć, że żyjemy w szczęśliwym, wolnym i niepodległym kraju. My jako Fundacja Pomorska Inicjatywa Historyczna wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie, o znalezienie środków. Widzieć. O
że negocjując na traktacie wersalskim próbował w imieniu polskiej delegacji przywrócić polski Gdańsk Polsce. Nie udało się. Wtedy ktoś inny miał inne zdanie, ale udało mu się przynajmniej parę obiektów w Gdańsku wywalczyć i jeden z takich znaczących obiektów, którym mam przyjemność dalej pracować, to jest dyrekcja okręgowa kolei. Leona Janty Połczyńskiego, rodzina Janta Połczyńskich, przedstawiciele fundacji, drodzy mieszkańcy, szanowni mieszkańcy Raciąża, ale całego powiatu tucholskiego. Miałem okazję być tutaj około półtora roku temu, zdaje się, z wizytą. Rzeczywiście wyjątkowy obiekt się tutaj znajduje. Natomiast to, czego brakowało, to miejsca. Dobrze oznaczenia tego miejsca. Brakowało informacji o tym, kto w tym miejscu spoczywa. A spoczywa rzeczywiście postać wyjątkowa, właściwie postaci wyjątkowe. Dlatego po prostu jest dzień piękny, pomorski, czyste niebo, zieleń świeża, sama radość powinna być. Ale trzeba zawsze starać się przy okazji rozszerzyć te dobre rzeczy o rzeczy ważne i przypomnieć ludzi, którzy oddali życie za ojczyznę. I takich przedstawicieli mamy w rodzinie. Są ludzie, którzy też naukowo zajmują się badaniem historii tego zacnego rodu. Jest wreszcie wspomniany przez księdza proboszcza Michał Folega, urodzony czy wychowany tutaj fascynata, chyba tak bym to powiedział, rodziny Janta Połczyńskich. Autor już kilku publikacji. Ale chcę tylko zwrócić jako burmistrz uwagę na to, że jesteśmy w szczególnym miejscu. W szczególnym miejscu, gdzie są wspaniali ludzie. Tutaj mówi się, że był najstarszy ośrodek administracji na Pomorzu. Okres wczesnego średniowiecza. Więc to jest szczególna ziemia, mająca swoich przodków, różnych, zacnych. A ja jako burmistrz wyrażam ogromną wdzięczność za to, że są właśnie tacy ludzie, którzy o to dziedzictwo kulturowe tego regionu, tej naszej małej ojczyzny dbają. I chcę tylko zwrócić uwagę, że parafia Raciąż może być takim modelowym przykładem. I tutaj głębokie i szczere słowa uznania w kierunku księdza proboszcza, który od dekad tutaj już jest, można powiedzieć. I ja się śmieję, bo często spotykamy się z różnymi innymi. I to, o czym mówił pan minister, o tym patriotyzmie, ale też o tym kultywowaniu czy pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego i naszych przodków, tego patriotyzmu, to jest szczególnie ważna rzecz i te słowa, które są może już takim utartym sloganem, ale wolność to nie jest coś, co jest dane nam na zawsze i w takich czasach jak dzisiejsze, chociaż u nas jest spokojnie, za granicami wojny, ale jesteśmy zobowiązani, żeby tą wolność, tą demokrację pielęgnować i my tutaj na pewno na ziemi tucholskiej jesteśmy do tego gotowi. Przyniesie nowy rok, rozkwitłe.